Wszystko na to wskazuje, że vlog, który przed chwilą dodałam na kanał, nie będzie tym ostatnim vlogiem przed porodem, bo cały czas czekam. Feluś cały czas jest w brzuchu, jak to koleżanka do mnie napisała, i mój mąż mi powtarza, za dobre warunki stworzyłam w brzuchu i dzidziuś nie chce wyjść. Nie zdradzę Wam, czy jestem w terminie, po terminie, przed terminem, bo przy Leonie podałam dokładną datę, więc od daty dnia porodu miałam cały czas pytania. Zdradzę tylko tyle, że już, że to jest taki moment, gdzie mogę po prostu urodzić. A czy już się zbliżam do końca tego czasu, czy dopiero zaczynam, no to jakby nie. Słyszycie? Cały czas zipię. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Dzisiaj nagramy vloga kolejnego. Po prostu muszę czymś zająć głowę, muszę czymś zająć ręce. Nie planuję niczego. No słuchajcie, co ja mogę planować, jeżeli mogę w każdej chwili urodzić? Także myślę, że musicie być wyrozumiali, że tutaj no nie będzie szaleństw. Pokażę Wam dzisiaj, czym się zajmuję, czym zajmuję głowę, myśli przed tym porodem. Przede wszystkim trochę reaktywowałam YouTube'a, zaczęłam tutaj się udzielać, nagrywać, ale poza tym zaczęłam także oglądać sporo filmików takich porodowych na YouTubie. Nawet przeszło mi przez myśl, że może ja bym coś trochę nagrała, takiego wiecie, vloga z dnia porodu, ale nie jestem pewna, czy jestem na tyle wytrzymała psychicznie, żeby coś takiego zrobić. A po drugie, nie wiem, czy to jest dobry moment na nagrywanie, ale z drugiej jeszcze strony uważam, że to może być coś, co pozwoli, wiecie, tak jakby skupić myśli na czymś innym. I to jest jedyna rzecz, której się trzymam przy tym, że a, może coś bym nagrała. Właśnie dlatego, żeby nie skupiać się na tym bólu skurczach, tylko na tym, żeby coś tam nagrać. Dobra, już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania. Jakby ktoś miał wątpliwości, co teraz robię, to siedzę na piłce. Siedzę na tej piłce praktycznie cały czas. Stymuluję tutaj wszystko, żeby ten poród już mógł szybciej się zacząć. A tutaj czeka na mnie pranie, które muszę powiesić, także idziemy do roboty. Oczekiwania na poród jest zdecydowanie jedną z trudniejszych chwil, z trudniejszych momentów w trakcie całej ciąży. Głównie ze względu dlatego, że po pierwsze, no samemu już jest, przychodzi ten moment, że chciałoby się po prostu urodzić, chciałoby się mieć już to za sobą. No a druga sprawa jest taka, że ciągłe pytania oraz telefony, czy już urodziłaś, no niestety nie pomagają i ja naprawdę chciałabym już urodzić i gwarantuję, że nie schowam się z dzieckiem do szafy. Instagram będzie huczał, wszystkich poinformuję. I ja wiem, że te wszystkie wiadomości płyną tutaj z serca i jakby nikt nie ma nic złego na myśli. No ale odpowiadanie na kilka, czasem naście takich wiadomości dziennie jednak gdzieś tam no już sprawia, że jest to i męczące, i po prostu takie trochę frustrujące, przykre. Może już sama mniej bym myślała o tym, czy powinnam już urodzić, gdyby ilość tych pytań była trochę mniejsza. Ale cały czas czekamy. No ale w tym oczekiwaniu sytuacja wygląda tak, że mam posprzątany cały dom. Umyłam dzisiaj nawet schody. A ja nie myję schodów za często, raczej robi to Rafał. Jeżeli nic się nie wydarzy, to jutro będę sprzątała garderobę, to Monika mi podpowiedziała, i w sypialni posprzątam półki w komodzie. I nie robię tego z potrzeby wicia gniazda, jak pewnie niektórzy sądzą, ale po prostu dla zabicia czasu.
I pokazywałam Wam ostatnim vlogu książki, które kupiłam. Znaczy jedną kupiłam, drugą pożyczyłam od Moniki. Nie jestem w stanie ich czytać, nie jestem w stanie się skupić, nie jestem w stanie usiąść. Po prostu muszę coś robić, ten czas mi szybciej wtedy leci. Jakoś po prostu nie myślę, nie zastanawiam się. A tymczasem idę zobaczyć, czy mój napar z liści malin już może jest gotowy. A druga sprawa jest taka, że pokażę Wam zaraz, co udało mi się kupić ostatnio w Rossmanie. Monika zabrała mnie jeszcze na kawę i pączka. I przy okazji pojechałyśmy do Rossmana. Złapałam kilka rzeczy, wśród nich jest pianka do włosów, ponieważ ta mała, no jest zwyczajnie w świecie mała, wiem, że zaraz się skończy. A spodobał mi się ten sposób. Wybrałam piankę do włosów z Isany do włosów kręconych i fal. Albo inaczej, ona jest przeznaczona po prostu do tego, aby robić takie fale i loki, także zobaczymy, czy jak to będzie u mnie wyglądało. Ona nie była droga, także nawet jeżeli okaże się, że wcale mi się nie sprawdza, no to nie będzie mi bardzo szkoda. Następnie kupiłam szampon do włosów. Ja staram się zawsze mieć jakiś taki bardziej profesjonalny, jakiś do blondu. Oraz właśnie coś też takiego szybkiego. Bardzo lubię te szampony ze Schwarzkopf serii Gliss. I teraz zdecydowałam się na ten liquid. Nigdy go wcześniej nie miałam. I do kompletu kupiłam także taką ekspresową odżywkę w sprayu. Teraz, kiedy mam krótkie włosy, to za każdym razem nie muszę już mieć, ale zawsze fajnie jest czymś tam sobie psiknąć, czy coś nałożyć. Zresztą, jak wiecie, ja bardzo lubię też te w sprayu. Nie ukrywam, że do tej pory korzystałam z nich głównie dlatego, bo ułatwiały mi rozczesywanie. No a teraz po prostu, żeby zadbać o włosy. Dalej kupiłam krem do rąk. To jest taki mały, podręczny do torebki. Zdecydowałam się na zakup z tej serii Biotin. Ostatnio pokazywałam Wam balsam do ciała. Nie wiem, czy tutaj, czy na Instagramie. Chyba na Instagramie. Bardzo mi się sprawdza, dlatego stwierdziłam, że zobaczę krem do rąk z tej serii. Dalej mamy oczyszczający żel do twarzy. I dwa balsamy także z Isany. Jeden to jest z minerałami z Morza Martwego. On mnie bardzo zaintrygował i stwierdziłam, że muszę go sprawdzić. A generalnie docelowo szłam po ten, ponieważ także na Instagramie gdzieś mi się rzuciło w oczy, że on jest fajny i jednocześnie w bardzo dobrej cenie właśnie dla skóry łuszczycowej. Stwierdziłam, że to faktycznie są takie produkty za nieduże pieniądze, także zobaczymy, spróbuję, przetestuję, jak mi się sprawdzą, to dam Wam znać. I ostatnią rzecz, jaką kupiłam, to jest nowa gąbeczka do makijażu. Także taki oto mój, taki ostatni przed porodem pewnie haul zakupowy z Rossmana. Jeśli ktoś z Was zastanawia się, cóż to jest takiego, co to za specyfik, to jest napar z liści malin. Słuchajcie, jest polecany na wywołanie porodu. Ja, ponieważ już staram się, łapię wszystkiego, czego tylko mogę, no to między innymi właśnie piję napar, chodzę po schodach, ćwiczę na piłce, wieczorem namawiam męża na przyjemności, także wszystkich takich ogólnodostępnych sposobów się łapię, czy tam chwytam. A jeżeli Wy znacie jakieś takie sprawdzone sposoby na przyspieszenie porodu, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, na pewno mi się przydadzą. Tylko nie piszcie mi proszę o olejku rycynowym, bo to jest dla mnie mocno kontrowersyjne i uznałam, zadecydowałam, że tej metody próbować nie będę. Ale jeżeli macie coś innego do polecenia, to czekam. Dajcie znać. I kolejny dzień oczekiwania. Dzisiaj nie mogłam spać w nocy wcale. Znaczy wcale, obudziłam się o 4, tak 15-20, do 5 przeleżałam, a następnie wstałam, naszykowałam śniadanie i czekam. Teraz piję herbatkę. Naszykowałam sobie też croissanty, sprofanowałam je trochę, bo może wiecie, albo nie wiecie, ale croissanty się powinno jeść w taki sposób, że się je urywa i macza w dżemie, miodzie, Nutelli, co tam lubicie. A ja po prostu je przekroiłam, posmarowałam i tyle. Wezmę się zaraz standardowo za sprzątanie, bo sprzątania nigdy dość. Nie mam dzisiaj dużego bałaganu. Wczoraj tak porządnie wysprzątałam, natomiast te wszystkie zabawki, które tam leżą, za mną jest deska do prasowania. Wiecie, tak chwila, moment.
I co? I kładę się, może uda mi się trochę zdrzemnąć za nockę. Plus zaczęłam czytać tą książkę Wybaczam Ci, Mroza. I nawet mnie wciągnęła, więc może po prostu usiądę i trochę poczytam. Wczoraj sprzątałam, myłam schody, cudowałam. Się nie zaczęło. To dzisiaj poleżę. Po południu jadę na KTG. I jadąc na to KTG postanowiłam, że pojadę też do Pepco, bo będę chciała zrobić małą metamorfozę i pokoju Leona, i pokoju tego kącika w sypialni, gdzie będzie teraz stał przewijak, gdzie już właściwie stoi przewijak. Także potrzebuję do tego koszyczków. Trochę oglądałam, mam powkładane do koszyka na Allegro, trochę w Sinsaju, ale pomyślałam, że wejdę jeszcze do Pepco, zobaczę co tam jest. Nie planuję za dużo, bo może urodzę w końcu. Przypomniałam sobie, słuchajcie, o moim dawnym przyjacielu. Musiałam go na jakiś czas eksmitować, bo Leon go podnosił i rzucał, więc gdyby chciał na nim jeździć, to byłoby pół biedy. Ale niestety bałam się, że go trwale uszkodzi. A teraz, ponieważ mam już posprzątane, wczoraj też wszystko było dokładnie zrobione, podłogi sobie umyję dopiero na wieczór. Idę czytać książkę, pić herbatkę, a mój przyjaciel Larch sprząta. Ja się przyznaję, że trochę spam, ale po takiej nocy chyba nie ma co mi się dziwić. Pakuję się i jadę na KTG. W razie gdyby była kolejka, zabieram ze sobą książkę, bo wkręciłam się w nią. Podoba mi się, chociaż jestem tak naprawdę dopiero na początku, bo na 50 stronie to i tak uważam, że jest super. I pokażę Wam, co zawsze ze sobą zabieram, jak wychodzę z domu. No oczywiście nie będę Wam pokazywała takich oczywistości, ale zobaczcie, tutaj jest mój segregator ze wszystkimi dokumentami i uwaga, uwaga, zawsze mam ze sobą coś do jedzenia. Tym razem wziąłam banana i rogalika, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zgłodnieję. Vlog przed porodem, dzień kolejny. Nastała u mnie dzisiaj doba kryzysowa. Nie chcę mi się nawet gadać. Nie mogę spać. No ale cóż, czekam aż Felek zechce uszczęśliwić mnie także poza brzuchem. Za chwilę będę prasowała i będę chciała Wam pokazać, jak w łatwy sposób oznaczyć ubranka dzieci do żłobka. Jeżeli Wasze dzieci nie chodzą do żłobka, przedszkola, to nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, czy Wy te ubranka macie oznaczone, czy nie, bo wiadomo, czyje ubranka są czyje i nie ma takiej po prostu potrzeby. Natomiast dzisiaj jedna mama od nas ze żłobka jest na etapie poszukiwania jakiejś tam bluzki, sukienki, czegoś, jak sobie przypomniałam, kurde. Leon w sumie też w większości garderoby wymienił, a ja wcale i tych ubranek nie oznaczyłam. Jest to bardzo duże ułatwienie zarówno dla rodziców, którzy dostają nie swoje ubranka, jak i dla opiekunek czy nauczycielek, ponieważ wiadomo wtedy, czyja bluzka jest czyja od razu, a musicie wiedzieć, że moda z Pepco czy HM-u jest bardzo powszechna i te ubrania się często powielają, dlatego warto jest swoje ubrania po prostu oznaczyć zarówno dla siebie, żeby po prostu nie ginęły, jak i dlatego, żeby trochę ułatwić pracę pań, które już i tak mają ciężko. Ja zdecydowałam się na takie naprasowanki z firmy Stickets. Jak sobie wygooglujecie, to na pewno będą, zresztą link mogę Wam oczywiście zostawić w opisie. Na tą stronę wchodzicie i możecie wybrać, jaki chcecie mieć napis oraz wzór tutaj tego bohatera obok. Ja zdecydowałam się oczywiście na lwa. Bardzo mi się podobają wszelkie motywy z lwem dla mojego syna. Tutaj tak samo możecie wybrać sobie, jakie kolory tych naklejek chcecie. Ja zdecydowałam się na takie męskie kolory. I powiem Wam szczerze, że uważam, że jest to fajny sposób oznaczania ubranek. Tak, jak to się robi, za chwilę Wam pokażę, ale myślę, że możecie się już domyślać. Natomiast następnym razem nie kupię takich naprasowanek, ponieważ jednak naprasowanie tego jakiś tam czas zabiera.
tylko dokładnie z tej samej firmy zamówię pieczątkę do ubrań. Jeżeli któraś z Was ma może taką pieczątkę i chciałaby się podzielić swoimi doświadczeniami, to koniecznie dajcie mi znać. Ja naszykowałam już sobie bluzkę Leona. Teraz bierzemy jedną z tych naklejek. Wezmę tą ciemną. Przyłożymy ją tutaj. Na naklejkę należy nałożyć kawałek papieru. Jeżeli zginą Wam te, które tutaj są, moim zdaniem to jest coś, ale papier do pieczenia i można śmiało się ratować wtedy papierem do pieczenia. Ja już mam rozgrzane żelazko, co ważne, nie mam rozgrzane na jakąś ogromną temperaturę i przede wszystkim nie może być, musi być wyłączona opcja pary. Także przejeżdżam. W instrukcji jest napisane, że powinno to trwać chyba od 10 do 15 sekund, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy. Uwaga. Gorące, ale naprasowane. I tym sposobem ubranko Leona jest już oznaczone. Tutaj mam z ostatniego prania koszulki, także biorę się i za prasowanie, i za oznaczanie. Wróciłam właśnie od mojego lekarza. Nawet nie wiem... No nic się nie dzieje, jakby nie, poród jeszcze, nie ma żadnych oznak porodu tam od wewnątrz. Jeżeli nic się samoczynnie nie zacznie, to w piątek idę do szpitala. W piątek jest, dzisiaj mam środę, za dwa dni. Nie sądzę, żebym miała wywoływany poród, ponieważ już jak byłam ostatnio, powiedzieli, że jest możliwy poród naturalny po cesarce, ale w momencie, kiedy on się zacznie spontanicznie, także... Chyba muszę zacząć oswajać się z myślą o drugim cesarskim cięciu. I myślę, że jutrzejszy dzień, który został mi w domu, poświęcę właśnie na to, czyli na oswojenie się z tą myślą, że jednak będzie druga cesarka. Ponieważ i tak nie mogę spać, postanowiłam podnieść się. Robię dla nas na śniadanie ryż na mleku i do tego będę karmelizowała gruszki. Kolejna noc za nami. Dzisiaj nawet nieźle przespana, bo spałam aż do 5 tam z minutami, także uważam to za całkiem niezły wynik. No ale dzisiaj to jest ostatni dzień, który mogę spędzić w domu. Więc wstałam, robię śniadanie, odprowadzę dzisiaj i odbiorę Leona ze żłobka ja. I cieszę się ostatnim dniem w domu. Sama. Już następne dni, które będę tutaj spędzała, będą w towarzystwie Ferka. Co by się nie działo.